dziś nagrywam dla Was daily vloga. Dawno takiego na moim kanale nie było i to naprawdę bardzo dawno. Także jeśli się cieszycie, to łapka w górę. I powiem Wam, że ja za chwilę jadę po Daniela, bo pojechał odwiedzić swojego szwagra. Także ja muszę po niego pojechać, bo ma na 12:30 do pracy. A później tak naprawdę nie wiem, co będę robiła, ale będziecie ze mną, także wszystko będziecie widzieć. Także zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, jaka jest okropna pogoda na dworze, normalnie nic się nie chce. Powiem Wam, że ja się właśnie zbieram, nie pojechałam po Daniela, bo stwierdził, że przyjedzie, znaczy wziął auto od chyba siostry. Także ja zaraz jadę do mamy i może coś fajnego porobimy, nie wiem, pojechałabym na zakupy po coś dobrego, także może ją wyciągnę. No, co masz na ustach? Mam pianę. Nie mogę się śmiać, weź. Aha. Dobra, także ja się ubrałam, przed chwilą był jeszcze Daniel, jak mogliście zobaczyć, i rozciął sobie usta i cały czas mu krew leci. Nie wiem, jak on będzie się pracował, ale dobra. Także ja się już ubrałam, wychodzę i jadę do rodziców. Przyjechałam ze sklepu i powiem Wam, że to chyba będzie najnudniejszy vlog na moim kanale. Ale może to połączę jakoś z jutrem, coś tam wykombinuję. I nagrałam dla Was filmik, jak robię takie zielone smoothie. I miałam to wstawić osobno, ale że on trwa 1 minutę, to stwierdziłam, że wplączę go w tego vloga. Także zapraszam Was do oglądania, jak robię smoothie. Przepisu na moje smoothie zielone. Najlepsze na świecie, także polecam Wam spróbować. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i powiem Wam, że ja teraz się położyłam. Wzięłam sobie nektarinkę, zaraz będę zajadała. Leżę pod kocykiem i może pooglądam trochę filmików. Wejdę na Snapa, pooglądam Snapy. Nie pytajcie mnie o Snapa, bo ja nie mam. Ja mam tylko takiego, żeby oglądać innych. A tak to nic sama nie dodaję, także nie mam Snapa. I posiedzę na Instagramie i może zasnę. Powiem Wam, że jestem zmęczona. Jest tak brzydka pogoda. Kropi deszcz i ogólnie jest nieładnie na dworze, także chyba się troszeczkę zdrzemnę, także widzimy się później. Hej, właśnie wstałam. I powiem Wam, że jest po 16. Przepraszam, jeszcze po prostu. Dopiero się obudziłam i chwyciłam za kamerę. Także jest po 16. I jakoś tak się zamówiłam, że nie wiem, muszę się troszeczkę ogarnąć.
Oczywiście, co się dzieje, jak Agnieszka idzie po Daniela albo do pracy? Stoi na przejeździe kolejowym. Oczywiście. Zawsze tutaj rano, jak jadę na 6 do pracy, to też tak trafiam, że zawsze jest zamknięty przejazd. Ostatnio akurat przyjechałam i zamknęli po mnie, także jeszcze nie tak najgorzej. No dobra, mam nadzieję, że to zaraz otworzą i pojadę.